Magdalena do na samym początku po odczytaniu aktu oskarżenia miała prawo, jak każdy w takiej sytuacji, wygłosić oświadczenie przed sądem, oczywiście w związku ze stawianymi jej zarzutami. To oświadczenie zaczęło się no, w taki mocno polityczny sposób. Dzień dobry Państwu, witamy w naszym kolejnym programie z cyklicznym Remanent Tygodnia. Dzisiejszym gościem jest Bartek Stracewski z Telewizji Polskiej z Gdańska. Dzień dobry, dzień dobry. Jakie tematy? Jakie tematy? Zacznijmy od poniedziałku. W poniedziałek odbył się proces Magdaleny Adamowicz. Ona została doprowadzona do sądu. Sama przyszła do sądu, tak naprawdę doprowadzenia jeszcze nie było, to prawda, ale mówimy oczywiście o tym odprysku po sprawie Pawła Adamowicza. Tak jest. No rzeczywiście tak było. Poniedziałek ten wyłączony proces Magdaleny Adamowicz, wyłączony do odrębnego postępowania i to na skutek tak naprawdę proceduralny, bo ona została oskarżona o przestępstwa skarbowe, których upływ terminu przedawnienia to jest 2022-2023 rok, więc realnie blisko. No i tutaj sąd podjął decyzję, że dobrze byłoby wyłączyć to do odrębnego postępowania, bo gdyby to się toczyło z innymi oskarżonymi, no to po prostu wyroku można by się w tej sprawie nie doczekać. Wydaje mi się, że to było sensowne posunięcie. Był ja na tym procesie i podobno on się zaczął od uspokojenia towarzystwa, uspokojenia pani Magdaleny. Rzeczywiście, tak było. Magdalena Adamowicz na samym początku, po odczytaniu aktu oskarżenia, miała prawo, jak każdy w takiej sytuacji, wygłosić oświadczenie przed sądem, oczywiście w związku ze stawianymi jej zarzutami. To oświadczenie zaczęło się no, w taki mocno polityczny sposób. Tam pojawiły się słowa związane właśnie ze śmiercią Pawła Adamowicza, z rzekomą rolą Telewizji Polskiej w tej całej sprawie. A zresztą na samym początku pełnomocnik pani Adamowicz chciałaby usunąć z sali mikrofon Telewizji Polskiej, tak żebyśmy nie mogli po prostu nagrywać dźwięku z przebiegu tej rozprawy. No tutaj sąd bardzo jasno powiedział pani oskarżonej, co na ten temat sądzi. Czyli ja dobrze rozumiem, pani Magdalena Adamowicz kazała sądowi wyrzucić Telewizję Polską, tak? Niedokładnie. To, jeżeli dobrze pamiętam, to pełnomocnik pani Magdaleny Adamowicz złożył taki wniosek, aby z miejsca, w którym zeznają świadkowie, z miejsca, gdzie sądziliśmy, że nie tylko Telewizja Polska, ale też inne redakcje standardowo przy tej barierce położyły mikrofony, tak żeby było słychać, co mówi osoba zeznająca. No i na to tak się to tak naprawdę zaczęło, że pełnomocnik pani Magdaleny Adamowicz chciał zabrania mikrofonu tylko i wyłącznie Telewizji Polskiej z tego miejsca. Aha, czyli taka... Taki po prostu... No, taka manifestacja polityczna. Manifestacja polityczna. Sposób, która została rzeczywiście ukrócona bardzo szybko przez sąd. Tam dwie próby były plątania polityki ze sprawą podatkową, aha, ale tutaj sędzia bardzo wyraźnie powiedziała, że sprawa dotyczy podatków. Samo oświadczenie pani Magdaleny Adamowicz trwało ile? 2,5 godziny. I chyba na tym się zakończyła jakby cały proces, cała rozprawa. Nie zakończyła, dokładnie mówiąc, bo tutaj sąd, jak stwierdził, jakby odraczając tą rozprawę, przerywając oświadczenie, zaplanował 2 godziny na wszystkie czynności. 2,5 godziny swoje oświadczenie wygłaszała pani Magdalena Adamowicz i nie skończyła go wygłaszać. Tak więc aha, najbliższy termin zapewne zaczniemy... Za miesiąc w dalszym ciągu będziemy mogli wysłuchać oświadczenia pani Magdaleny Adamowicz. Tak, myślę, że będziemy kończyli tę sprawę, potem przejdziemy do dalszych punktów, które sąd już zaplanował. Bo przypomnijmy, następna rozprawa jest za miesiąc. Jakoś tak, mniej więcej. Tak? Zostajemy w klimatach sądowych i prokuratorskich. W październiku zdarzyło się taka sprawa, że został pobity pracownik Telewizji Polskiej przez pana, tutaj miałem zapisane, Aleksandra K. Aleksandra K., tak, syna gdyńskiego byłego multimilionera Ryszarda Krauze. Tak było rzeczywiście. Ja widziałem zdjęcia na Facebooku, w portalach społecznościowych i w gazetach, gdzie było widać, że tam to pobicie to nie były przelewki. Nie wiem, czy to twój kolega był, tak? Tak. Czy twój kolega spędził jakiś czas w szpitalu? To są obrażenia były takie, które się kwalifikowały do takiego no, czynu
został zabrany z miejsca zdarzenia przez karetkę pogotowia, na którą też musieliśmy trochę poczekać. Trafił do szpitala na obserwację, ale wyszedł z tego szpitala na własne życzenie. Aha. Jak wówczas mówił, to nie jest tajemnica, jakby zostałem upoważniony, żeby w razie czego tej informacji udzielić. Wyszedł na własne życzenie, bo nie chce zajmować miejsce pacjentom po prostu w znacznie cięższym stanie niż on. Ale skończyło się to ponad 6-tygodniowym zwolnieniem lekarskim, no i pewnymi dolegliwościami, które Rafał no, odczuwa do dziś. Przewidujesz, że to będzie długi proces, jeśli się on zacznie? Ja mam nadzieję, że to będzie bardzo krótki proces. Szczerze mówiąc, mam nadzieję, że to będzie krótki proces i przede wszystkim mam nadzieję, że to utnie pewnego rodzaju komentarze i spekulacje, które przelewały się przez internet jeszcze bardzo długo po tym zdarzeniu. Bardzo nieprzychylne wobec nas komentarze, które mówiły o tym, że myśmy mieli wtargnąć na posiadłość pana Krause. No właśnie, przypomnij, jak to dokładnie było? Gdzie to zajście było? Czy to było na terenie pana Ryszarda K., czy nie? Nie, no oczywiście. Myśmy stali, jakby posesja Ryszarda Krause na Kamiennej Górze, to twierdza, można powiedzieć, chroniona i wysokim płotem, i zawodową ochroną, i kamerami, i tak dalej, więc tam jakby nie ma możliwości, żeby ktokolwiek wszedł. Zresztą naszą intencją też nie było, żeby tam wchodzić. Jasne. Tam przez cały dzień swoje działania prowadzili agenci CBA. Oni zabezpieczali tam pewnego rodzaju dokumenty, wynosili je do samochodów, a my, jak i wszystkie inne stacje telewizyjne, i TVN, i Polsat, i redakcje radiowe, i redakcje gazetowe, no wszyscy czekaliśmy przed bramą jakby na rozwój wydarzeń. To jest naturalna rzecz. Czyli pan Aleksander K. nie był prowokowany, on po prostu, nie wiem, z tego co tam czytałem, zaszedł operatora od tyłu i... To już było na koniec pracy, tak. To już było w momencie, kiedy wszyscy odjechali, kiedy agenci CBA wywieźli dokumenty, wspólnie z prokuratorem odjechali sprzed tej posiadłości. W krótkim czasie, jak to się mówi, zwinęli się również inni przedstawiciele dzienników. Pojechali zgrywać ten materiał, robić swoją robotę dalej, no a kolega został na sam koniec, żeby zrobić ostatnie wejście na żywo. No i tego ostatniego wejścia nie zrobili, bo z jego relacji wiem, mnie na miejscu nie było, przyjechałem tam krótko po tym zdarzeniu. Było to tak, że pan Aleksander K. miał wyjść z posesji, popchnąć najpierw naszego producenta, najmniejszą osobę na całym planie zdjęciowym. Rafał stanął w jego obronie, no a później to już te zdjęcia same oddawały jakby kwintesencję tego, co się stało, i nie było to, tak jak mówił potem w ekskluzywnym wywiadzie dla telewizji TVN pan Ryszard Krause, że jego syn tylko Rafała popchnął. No, jeżeli tak wyglądało popchnięcie, to ja nikomu nie życzę. Powiedz mi taką rzecz, bo gdy jest naruszana nietykalność dziennikarza, czy to z Gazety Wyborczej, czy z TVN-u, wtedy wszystkie wolne media zaczynają pisać przez miesiąc na ten temat, w jaki sposób został ten dziennikarz potraktowany. Czy gdy jest bity dziennikarz mediów narodowych, bo telewizji polskiej, czy również taką akcję jakąś potępiającą inne redakcje utworzyły? Ja pamiętam, że nie chcę teraz tutaj strzelać, ale jeżeli dobrze pamiętam, to na którymś z kont społecznościowych bodajże redakcji chyba TVN-u, ale nie jestem pewien, bo to mi tylko mignęło, pojawiło się na takim mniej uczęszczanym koncie, pojawił się jakiś akt rzeczywiście solidarności z nami i potępienia tego aktu, ale jakby tutaj oczywiście prym wiodły te komentarze w internecie, komentarze bardzo nieprzychylne, które sprowadzały się do tego, że na pewno myśmy sami się o to prosili, a tak naprawdę to, ponieważ to są dziennikarze telewizji polskiej, to im się po prostu takie traktowanie należy. No ja też na twoim profilu widziałem troszkę takich właśnie dziwnych bardzo komentarzy, no dziwnych takich komentarzy, no bo wydaje mi się, że to chyba twoi koledzy też komentowali, a jakby usprawiedliwiali ten czyn. No dla mnie to jest niepojęta sprawa. Dla mnie jest to też niepojęte. Ja nie wiem, czym kierują się ludzie, którzy stosują tego typu podwójne standardy. To znaczy, że jeżeli, nie wiem, pracownicy leśni pobili ekipę Polsatu, to było źle. Jeżeli dziennikarz tej czy innej gazety gdzieś tam jakby też ta cielesność została naruszona, to źle, a w momencie, kiedy dotyczy to telewizji polskiej, to czy pobicie naszego operatora, czy zniszczenia naszego mienia,
samochodu, to jest ok. Ja tego kompletnie nie rozumiem i mam nadzieję, że ten proces jakby oprócz tej elementarnej sprawiedliwości na gruncie prawnym pokaże też, że rzeczywiście no, no nie tolerujemy tego typu zachowań. I naprawdę mam nadzieję, że to będzie krótki, szybki proces i że jakby to będzie taki znak, że nieważne od tego, co ktoś sądzi na nasz temat, na temat telewizji publicznej, dziennikarzy telewizji tak. publicznej, to jesteśmy osobami, które posiadają takie same prawa i obowiązki, z tych rzeczy należy nas rozliczać, a nie kreować jakichś samosądów, bo to jest dalekie od państwa prawa, o które tak głośno niektórzy nawołują. No właśnie, opuszczamy już ten sąd. No to dla mnie to jest też jakaś dziwna sytuacja, gdzie są właśnie te dwa podwójne standardy stosowane dla dziennikarzy mediów narodowych i dla dziennikarzy innych mediów. No tak to nazwę. No, no jest to zastanawiające. Jest to zastanawiające. Ciekaw jestem osobiście, jak ten proces będzie wyglądał. Ale uciekamy w tej chwili na ulicę i powiedz mi, jaką... Powoli uciekamy. Powoli uciekamy, tak. Powoli uciekamy. Powiedz mi, pani Aleksandra Dulkiewicz ogłosiła, że z dniem bodajże 3 marca bądź 7 marca będzie reorganizacja ruchu na przelotówce przez Trójmiasto, czyli Grunwaldzką i Aleję Zwycięstwa, i ograniczona będzie prędkość do 50 km na godzinę. Jakie masz zdania na ten temat? Bo oczywiście można mówić, no tak, świetny pomysł. Ja też jestem za tym, aby zmniejszyć tą prędkość, bo w niektórych momentach rzeczywiście ona jest za duża, ale co jest egzekucją tego wszystkiego i czy to ma wydźwięk tylko propagandowy, czy za tym pójdą jeszcze jakieś konkretne działania? Nie mam pojęcia. Ja tak naprawdę to mam na ten temat zupełnie inne przemyślenie jako kierowca, który bardzo dużo jeździ. Ja najpierw sugerowałbym uporządkować oznakowanie i na Alei Zwycięstwa, i na Alei Grunwaldzkiej, zrobić tak, żeby te znaki, no, kierowca mógł po prostu rozczytać, przeczytać, żeby one były jednoznaczne, a nie zmieniały się co chwilę. No, tak jak teraz zresztą mieliśmy, tak? Na jednym odcinku mamy 50, 30 metrów, dalej mamy 70, potem wracamy znowu do 50, a konia z rzędem temu, kto przeczyta te znaki stojące między ulicami, jadąc od strony Oliwy, a dokładnie na wysokości pętli w Oliwie w kierunku Gdańska, o strefach parkowania, o jakichś tam innych rzeczach, nie wiem, bo próbowałem je parę razy przeczytać i dalej nie wiem, co jest tam napisane, bo są ustawione dwa wielkie znaki, jeden za drugim, w miejscu, w którym się ich nikt nie spodziewa. Więc moim zdaniem najpierw uporządkujmy oznakowanie, doprowadźmy jezdnię do takiego standardu, w którym ona powinna być, żeby można było bezpiecznie się po niej żeby poruszać. Żeby nie jechać lewym pasem. Żeby nie jechać cały czas dziurą, a to tak. Zdziwienie, że mamy kawałek asfaltu, tak? No, najpierw dostosujmy te podstawowe rzeczy, wyznaczmy miejsca parkingowe tak, jak one powinny być wyznaczone zgodnie z ustawą, czyli pojedyncze miejsca parkingowe, nie jakieś pasy wymalowane na jezdni. Tego wymaga od nas ustawa. Miasto pobiera od nas za to pieniądze za parkowanie. Jak nie zapłacimy, to nam jeszcze przyłożą karę. Jestem za tym, żeby najpierw miasto wypełniło swoją część obowiązków, a potem zacznijmy dyskusję na temat prędkości. Znaczy, faktem jest, że poruszając się z Gdańska do Gdyni, ta prędkość przeciętna to jest 30 km na godzinę. I to w ciągu dnia, tak mniej więcej. Bez względu na to, czy przy Operze Bałtyckiej jedzie się 70, czy niektórzy jadą sobie 120, 130, to i w dalszym ciągu przejeżdżając przez Sopot, potem dojeżdżając do Gdyni, zwalniamy do 10 km i de facto i toczymy to się tak przez kolejne kilometr albo półtora, dokładnie. Tak, no jeszcze mamy system Tristar, który tak naprawdę powinien to regulować. Co prawda, jego twórcy mówią, że przy tak wielkim ruchu, no to Tristar się nie sprawdza, ale tak czy inaczej, przy tej przepustowości, która jest w tej chwili, ale tak czy inaczej, wydaje mi się, że ten Tristar miał tą sprawę w jakimś sensie regulować. No tak, ale ja pamiętam, bo ja pamiętam bardzo dobrze dyskusję na temat Tristara i na temat tego, jak to ma działać. Już wtedy pojawiały się opinie, że ten system jakby nie podoba przy tak dużym ruchu, przy takim zagęszczeniu skrzyżowań, a spójrzmy chociażby na rejon Oliwy, na rejon kampusu Uniwersytetu Gdańskiego czy Oliwia Business Center, gdzie tych świateł niepodłączonych do żadnego systemu powstało kolejnych kilka sztuk. Tak, to jakby zaburza cały sens działania tego systemu i też mam wątpliwości, czy ten Tristar w ogóle działa, ale nie mamy żadnych wiarygodnych danych na ten temat. W tym roku chyba czeka nas modernizacja Tristara, też za grube miliony, więc
miejmy nadzieję, że będzie troszkę lepiej. No tak, ale nie wiem, czy to pomoże na te nocne wyścigi, o których mówiła prezydent Gdańska, bo to był jeden z argumentów przecież, że odbywają się na Alei Grunwaldzkiej, czy tam już to jest Aleja Zwycięstwa. Ale pani prezydent nie bierze udziału w tych wyścigach. Zapewne nie, ale z tego co wiem, to jakby mogłaby swoim samochodem prywatnym mieć pewien problem, ale jeżeli wysuwamy argument o nielegalnych wyścigach, to ja nie wiem, w jaki sposób ograniczenie prędkości miałoby na te nielegalne wyścigi zaradzić. Z tego co wiem, policja radzi sobie z tymi wyścigami całkiem dobrze i nie ma już sytuacji, jaka miała miejsce jeszcze parę lat temu, gdzie rzeczywiście mieszkańców ryk silników budził w środku nocy. No. No to prawda. Ja bym chciał też widzieć faktyczne statystyki, ile osób zginęło po prostu na tych ulicach przez ileś tam lat na Grunwaldzkiej i na Zwycięstwa i czego efektem była nadmierna prędkość. Znaczy ja się obawiam najbardziej tego, że oprócz tych wszystkich uwag, że przede wszystkim to się skończy na tym, że znajdzie się jeden czy drugi patrol policji, który będzie kontrolował prędkość po prostu na Alei Grunwaldzkiej. Wiadomo, że kierowcy często jeżdżą na pamięć. No i wydaje mi się, że gdzieś za jakimś znakiem czy w jakiejś zatoczce może nas taka suszarka spotkać. No i jeżeli ktoś, prawda, wiedział, że może jechać 70, dodał sobie 10, jechał 80, a teraz może jechać 50, to 200 zł, 300 zł i 4-6 punktów za każdym razem. I tego się najbardziej obawiam, że to będzie jedyny efekt. Chyba, że Straż Miejska będzie wyposażona w radary. Chyba już nie może. Nie chyba może. Chyba Straż Gminna Całe Miejska szczęście, nie może, bo mielibyśmy w tym ratowanie budżetu to jest było. Całkiem możliwe. Tak, ratowano by budżet, te trzy miasta by ratowały ten budżet. Ja jeszcze kontrowersyjna decyzja moim zdaniem. Tak, ja jeszcze na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, ponieważ mówimy cały czas o ruchu samochodowym, a nie zwracamy w ogóle uwagi na ruch komunikacji miejskiej, gdzie tak naprawdę przejechać z Gdańska do Oliwy tramwajem to jest strata godziny. A to przez to, że ani tramwaje, ani komunikacja, każda miejska właściwie, która powinna mieć priorytet w takim wypadku, nie ma tak zwanej zielonej fali. No nie ma. Po prostu marnujemy czas na stanie na światłach i z Wrzeszcza jadąc do Gdańska to jest około 7 do 10 minut. No, żyjemy w takim momencie, gdy rzeczywiście powinno się podejmować jakieś daleko idące decyzje komunikacyjne na temat tego, kogo na komu dajemy priorytet tak po jest. Prostu, żeby nie używać trudnego słowa już późnym wieczorem. Rzeczywiście moim zdaniem priorytet powinna mieć komunikacja publiczna, ale też obawiam się tego, że doprowadzi to do momentu, kiedy stwierdzimy, że ten pas, który dzisiaj jest parkingiem w Oliwie, w stronę Gdańska, stanie się buspasem i z drugiej strony zrobimy to samo. I de facto z trzypasmowej arterii komunikacyjnej, która powinna być taką osią komunikacyjną Trójmiasta i rzeczywiście pozwalać na sprawne przejechanie, ja nie mówię szybkie, mówię sprawne przejechanie z jednego punktu Trójmiasta do drugiego punktu Trójmiasta, stanie się ona od takim jeszcze bardziej wąskim gardłem komunikacyjnym, no bo wszyscy wiemy, że liczba samochodów, którą mamy na drogach Trójmiasta jest dużo większa od tego, co te drogi mogą znieść. Zgadza się. No zobaczymy. Zobaczymy, czy to nie jest tylko zapowiedź propagandowa i granie pod publiczkę i nic za tym, żadne prace modernizacyjne za tym nie pójdą. Jeżeli pójdzie za tym bezpieczeństwo, to ja to popieram. Ja za też, jak razem. Najbardziej. Bezpieczeństwo obawiam się jest tylko, że efekt będzie najważniejszy. Dokładnie odwrotny. No ale to czas pokaże. Dobrze, ale mamy 50 km na Grunwaldzkiej i na Zwycięstwa. Mamy też zapowiedź podwyżki cen wody. Też prawie 50. Też prawie 50, dokładnie 40. 6 groszy chyba. Coś, 43. Coś, prawie 50. Jakoś tak, prawie 50 groszy. Oczywiście zatwierdziły tą podwyżkę Wody Polskie. Natomiast Saur Neptun Gdańsk chyba nie konsultował tej podwyżki z mieszkańcami, ani ze spółdzielniami, ani odbiorcami. Chyba w zeszłym roku, jak podwyżkę wprowadzono, jeżeli dobrze pamiętam, to był sierpień 2020 roku, też nie przypominam sobie, żeby tą podwyżkę konsultowano, choć zawsze znajduje się bardzo długa lista argumentów, dla których trzeba te ceny podnosić. Z tego co wiem, podwyżka ma być prowadzona sukcesywnie przez 3 lata, natomiast przez 2 lata SAR-u jest, właściwie kończy mu się umowa na użytkowanie sieci infrastruktury tak, które należy do miasta. Tak. Więc jakby też no jest to chyba zapowiedź przedłużenia tego kontraktu. No, tak mi się wydaje. Jeżeli spojrzymy ostatnio na częstotliwość awarii ciepłowniczych w Gdańsku,
no to rzeczywiście, jeżeli te pieniądze pójdą na inwestycje w infrastrukturę i na naprawę tych najstarszych odcinków jakby infrastruktury, no to jest to jakoś wytłumaczalne, ale w momencie, w którym tłumaczymy podwyżki tym, że musimy zapłacić za pracownicze plany kapitałowe, że podrożał prąd, no to może jest jakaś jeszcze obiektywna przesłanka, ale kiedy używamy argumentów, że koszty własne spółki rosną, to może zastanówmy się nad tym, jak te koszty ograniczyć. Może zmniejszmy szerokość jakby rady nadzorczej, albo może ograniczmy pensję zarządowi. No jakby moim zdaniem jest dużo metod, które pozwalają te koszty przynajmniej w taki symboliczny sposób jednoczenia się z mieszkańcami ograniczyć. Że ja się troszkę dziwię, bo dla mnie takiego prostego mieszkańca miasta to spółki miejskie, które zarządzają mieniem miejskim, nie powinny zarabiać bezpośrednio na mieszkańcach. To powinno być albo ładowane faktycznie, to co mówisz, w infrastrukturę i w sprawność działania tego, ale tam nie powinna ta firma wykazywać jakichś zysków nadmiernych. No podobnie jak miasto nie powinno zarabiać na śmieciach, tak? A pamiętamy jakby te wyliczenia radnych opozycyjnych w Gdańsku, którzy bodajże w zeszłym milionów? Roku wyliczali, tak, ile pieniędzy jakby miasto zarobiło na tych, no można powiedzieć śmiało, zawyżonych kosztach gospodarki śmieciowej, tak? Oczywiście tam się pojawiały argumenty, że w perspektywie czeka nas budowa spalarni i tak dalej, te koszty będą rosły, no ale dostosowujmy je na bieżąco moim zdaniem. No, ta podwyżka wody uderzy we wszystkich tak naprawdę, bo też w część mieszkańców Sopotu. No tak, bo część tej infrastruktury jest też w Sopocie. No zobaczymy. No zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. Piękne słowa. Bardzo, ja lubię bardzo słuchać naszą panią prezydent. Bardzo ładnie opowiada. No, o różnych rzeczach. To założenia wszystko są na ogół dobre. No, tak. Uważam, że założenie poprawy bezpieczeństwa na Alei Grunwaldzkiej Zwycięstwa jest bardzo dobre. Pytanie, jak to wyjdzie, tak? Mhm. Uważam, że jakby no, rzeczywiście są jakieś obiektywne przesłanki dla wykonywania pewnych podwyżek, ale za tym coś musi iść jeszcze. Musi iść za tym jakaś chociażby próba pokazania mieszkańcom, że to nie tylko wy macie za to płacić, czy wy macie ponosić tego konsekwencje, ale my też ze swojej strony coś dajemy. Obcinamy sobie, chociażby symbolicznie, obcinamy sobie pensje, bo COVID, bo mniejsze wpływy i tak dalej. Solidaryzujemy się z mieszkańcami. No. Na to bym nie liczył. A ja ciągle na to liczę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Bartku. Wspaniała rozmowa. Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy. Też mam taką nadzieję. Dziękuję. Do widzenia.